Polacy jednoznacznie potępili agresję Rosji i wsparcie Ukraińców. Polacy zaczęli bronić ukraińskich obywateli. Odbyło się to bez nacisków lub zachęty ze strony polskiego rządu, przedstawicieli Unii Europejskiej lub ONZ. Polacy pokazali wielkie serce sąsiedniemu narodowi. Wbrew środowiskom niewiarskim, twierdzącym, że ludzie przepychani przez białoruskich pograniczników na polską stronę granicy to uchodźcy. Wbrew środowiskom opozycyjnym, twierdzącym, że należy otworzyć granice z Białorusią, aby wpuścić tych biednych ludzi do naszego kraju, a może nawet od razu zbudować dla nich dogodne połączenie do przejazdu do Niemiec. Zrozumiała, że najważniejsze są bezpieczeństwo kraju. Warto sobie przypomnieć komentarze o uchwalonej kilka miesięcy wcześniej ustawie o zwiększeniu polskich sił sceptyków i opłacanych papug. Po co, skąd na to pieniądze, kto będzie chciał służyć wojsku z dykty? Wyśmiewano działania mające na celu poprawę obronności ojczyzny. Tym razem z nieskrywanym cieszę się, że tym razem Moskiewski. Narodowo-morskim będą silniejsze niż sąsiedzi ze wschodu i zachodu. Dziękuję za oglądanie.